Jejciu! Mleczyk! Chyba ostatni w sezonie! Najlepiej zdejmij i w majtkach chodź, wiesz? A, że mam dziurę w spodniach? No tak, najlepiej w majtkach. A jak nie dać, jak ci nie masz... Naprawdę, już tak bardzo masz porwane. Wiesz co? Cynku, ja ci dam na te spodnie. Wiesz co to ig? Ig? No to są litery. Dwie. I nie. Poprosisz ich, żeby wbili tutaj? Tutaj do mnie? Żeby wbić? Co? No, żeby wbili, żeby wpadali. Tutaj. Tu? Tu wpadaj. No mów, tu wpadajcie. No, to spadajcie. Kochani, jak coś wam powiem, jak dobijecie do 150 tysięcy, to wam zdradzę drugie zaklęcie. Masz... Będzie super. Masz drugie? Mam. My jedziemy do babci Marysi. Idziemy do przedszkola. Chodź. Czy cię zawiozę z małą do Krakowa? A po co? Nie, bo chciałam pójść z Dofiza. Na pasę. Do Friza chcesz pójść, tak? A nie chciałbyś do Team X pójść? Nie. Czemu nie? Bo nie. Polub Team X, Biku. No polub. Nie. No polub Team X. A co ty masz za bluzę? Jaką bluzę? Jest więzienie. Ależ broń Boże. Ściągaj to. Co? Kurwa, majtki. Majtki mówisz? Pojedziesz, ściągaj tę bluzę. Dlaczego? Bo to nie twoja. No dobra, mogę pożyczyć? Nie. Ściągaj do wpierdy. Już to widzę. Liczę do trzech. A licz se, pizdo. Raz. Dalej pewnie nie potrafisz. Dwa. Dobra, masz, bo się zjadł. Chciał być super miły dla wujasa i za tą kasę, którą wygrał, kupił mu zegarek, a wujas chciał być w chuj niemiły dla Majka i kasę, którą mu miał dać, da mu w groszówkach. Majkowi mam dać 10 koła, nie? Myślałem, że... Przecież ja bym zwariowała, jakbym dostała coś takiego. Co on z tym zrobi niby? Ale muszę ci przyznać i pogratulować i także przekazać twoją nagrodę. To na razie ci podaję rękę i gratulacje. Twoje pieniądze są tutaj. 10 tysięcy złotych. Co ja sobie zrobię? Nie, Michael, 10 tysięcy, 10 tysięcy. O! Szukałeś mnie. Ale ja cię szukałem? Pod tym są banknoty na samym dnie. To ja muszę to przerzucić? Pamiętasz, jak ci obiecałem kiedyś zegarek za 10 tysięcy złotych? Pamiętasz? Zegarek jest wart 12 złotych. Dzięki, Mike. Spoko. Kurde, co za wymiana dzisiaj. Uświadomiłam sobie, że mój pies nie wie, jak ja mam na imię, bo się nigdy nie przedstawiłam. I dzisiaj to nadrobimy. Tara? Tara? Mam na imię Paulina. Jak się czujesz z tą wiedzą? Mam jedno pytanie. Co ty, młody człowieku, robisz w pokoju dziewczyn o 3 w nocy? On po ładowarkę przyszedł. Właśnie, dzięki. No bo mi się zepsuła i nie miałem jak telefonu naładować. A to nie można było do kolegi obok zapukać, tylko na inne piętra latać? Nie, bo ten. Bo oni mają takie same telefony. Dokładnie, ale już wszystko mam, więc zmykam do pokoju. Ja... Ciebie do pokoju osobiście odprowadzę. To do jutra. Pa, pa. No co ty taka smutna? Już prawie się pocałowaliśmy, a ona musiała przyjść i wszystko zepsuć. Te? Ona już poszła? Te? Zawału prawie dostałyśmy przez ciebie. A miałem całą noc w szafie siedzieć? Jezu, ja się brzydzę. Masz. No masz. Cudę, ten dostaje. Ucho świni, a ty mówisz. No, gotowane, jak będą. A kto wie, czy za rogiem nie stoi anioł z Bogiem? Widzi tam anioła z Bogiem. Co oznaczają pieprzyki na twojej twarzy? Pieprzyk na środku czoła oznacza, że jesteś bardzo mądry. Pieprzyk po prawej stronie czoła oznacza, że będziesz bogaty.
Pieprzyk po lewej stronie czoła mówi, że masz pecha i jesteś samolubny. Jeśli masz na czubku nosa, to znaczy, że jesteś impulsywny. Jeśli masz po lewej stronie policzka, to oznacza, że jesteś zamknięty w sobie i trudno nawiązywać ci nowe znajomości. Witam moi kochani, jestem tutaj z mini Zbyszkiem. Słuchajcie, jest taka sprawa, że jest potrzebna opiekunka dla mini Zbyszka. Chętne panie, tylko wiadomo, po 40 proszę pisać pod filmikiem. Odezwiemy się na pewno. Pozdrawiamy z Mielna. Ja pierdolę. Otwieraj te drzwi. Nie. Odejdź. Otwieraj tam, odejdź. Spierdalaj do psychiatryka. Otwórz, ale otwórz to. Otwórz, nie kupnią.